pewnością wielu z was oczekiwało z niecierpliwością na nowego Brawlera. A od niecałej godziny Rosa jest już dostępna. Moi drodzy, nowy zadymiarz, botanistka z zamiłowaniem do boksu, zasadza się na wroga i wali go z liścia. Super atak zapewnia jej solidną i w pełni wegańską tarczę ochronną. Dzisiaj będziemy grali nowym zadymiarzem, nazwijmy ją Rosie, zdrobniale. Jak widzimy, oferta jest możliwa do kupna za tylko 19 gemów. Jest to naprawdę mega super okazja, więc sobie w tym momencie ją odblokujemy. Witamy bardzo serdecznie Rosie na naszym pokładzie. I dzisiaj sprawdzimy, czy Rosie faktycznie jest lepsza od El Primo. Ale zanim przejdziemy do otwierania skrzynek za poprzedni odcinek, po którym zostawiliście 10 tysięcy łapek, chciałem wam przypomnieć, że wraz z innymi youtuberami organizuję konkurs na 4000 gemów. Wystarczy, że wbijecie w link, który znajduje się w opisie tego filmu i wykonacie kilka prostych zadań, za które zdobywacie punkty. Więc to wy decydujecie, czy wasza szansa na wygraną się zwiększy. Więc bierzcie się do dzieła, bo do zgarnięcia jest aż 1000 zł w postaci kodu PSC, wygrywają dwie osoby po 500 zł. Możesz je przeznaczyć albo na tą grę, bądź na cokolwiek innego. Teraz przejdźmy do openingu skrzynek, które odblokowałem sobie, kiedy grałem prywatnie. Jak widzicie, mamy 18 skrzynek darmowych do otwarcia, a za chwileczkę kupimy sobie jeszcze 2 megaboksy zaległe za poprzedni odcinek. Mam nadzieję, że pamiętacie o umowie z Farelem. Za każde 4000 łapek zostawione pod tym odcinkiem, w następnym materiale otwieramy jednego megaboksa. Brakuje mi jeszcze tylko 2 do odblokowania zadymiarzy i będziemy maksowali wszystkie karty. Ok, zacznijmy od pierwszej skrzynki. Monety. Punkty mocy do Piperki, yeah, super. Punkty mocy do ogóreczka, nice. No i 3 klejnoty. Kolejna skrzynka. Punkty mocy i bonus. Okej. Monety, punkty do Shelly, do Tary. Słabiutko. Do Piperki, znowu super. I do Broka, nice. Te postacie chcę sobie wyżej podciągnąć. Nita, Bull. Monety, Bull, El Primo i bonusik w postaci 3 klejnotów. Nice. Klejnoty zawsze na propsie. Colt, El Primo i token Doubler plus 200. Yeah! O to chodzi, o to chodzi. Oby więcej takich bonusów. Nita i Brock. Z Brocka jestem zadowolony, z Nity nie do końca. Rico, Rosie! Yes! Mamy 6 punktów mocy do Rosie. Może uda nam się podciągnąć ją jeszcze wyżej w tym odcinku. Penny, Penny mogę podnieść wyżej. Bardzo mi zależy na podniesieniu Piperki wysoko, bo ostatnio naprawdę fajnie mi się nią gra. Dalej. Poco Rico. Poco Rico, spoko. Colt, Rico. Dużo do Ricocheta leci, widzę. Jesse, Piper, super. Jeden ticket. Dynamite, Jesse. Ok. Kruk, o, w końcu do jakiejś karty legendarnej. I do Franka, aż 25, nice. Teraz otwórzmy sobie fioletową skrzyneczkę. Shelly, Spike. Punkciki do Spike'a, jestem zadowolony. Teraz czas otworzyć megaboksa. Niestety megaboksów nie ma w przecenie, są za 80 gemów. Otwieramy. Monety. Punkty mocy do Shelly. Do Rico. Do Nity. Do Shelly, do Jessie, przepraszam. Do Carla. I... Tak jest. Tak jest, moi kochani. Genę, ja mówię na niego Genę, wiem, że to jest Jean, ale wiecie, co mnie bardzo zastanawia, że jeżeli wpiszemy nawet w Google albo w Google Translator Genę, czegoś takiego nie ma. Jean po angielsku to jest Dean przez 2N, więc jeżeli chodzi o fikcyjną postać, która wychodziła z lampy, kiedy się ją potarło, po angielsku pisze się Dean i czyta Jean, więc nie wiem, czemu Genę fonetycznie w sumie po angielsku czyta się Jean. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja jestem naprawdę mega zadowolony. Bilety na wydarzenie oraz klejnoty. Alright. Okej, musiałem niestety dokupić gemów, bo mi się skończyły. Otwieramy kolejnego megaboksa. Uwaga. Monety, punkty do Kruka. Dynamite. Daryl. Shelly. Nita. Ticket. Oraz klejnoty. No ta skrzynka bardzo słaba. A, jeszcze jedno. Zobaczcie, wchodzę w zakładkę w sklep i za 19 gemów mogę kupić punkty mocy do Rosie. 90 punktów mocy do Rosie. Wow! Ulepszymy sobie teraz nową zadymiarkę. 20, 35. Okej, atak i życie jej wzrosło. Super, mamy na poziomie mocy 3. A, co najważniejsze, chciałem zaprosić wszystkich wysokopucharkowych graczy, żeby dołączyli do mojego klanu The Farel Team. Jest to oficjalny klub Farela i Pandy, ponieważ Panda zwerbował swoich ziomków, więc razem tworzymy wspólną całość i naprawdę bardzo fajnie nam to idzie. Więc jeżeli masz 6000 pucharków, pisz podanko, a z pewnością je rozpatrzymy. Moi drodzy, jest dziś ze mną Yoshihito Mayoshi, siemano. Dzień dobry, cześć.
I razem z Yoshim dzisiaj zagramy taki mini challenge, ponieważ Yoshi ma na Jinie 0 pucharków, ja na swojej Rosie również 0 pucharków, więc będziemy grali początkowo ze słabszymi graczami. Yoshi będzie nabijał ulta, ja będę stał w krzakach, on będzie do mnie na tym ulcie przyciągał przeciwników, a ja będę obijał. Zobaczymy, ile osób uda nam się na taką pułapkę złapać. Prawo, no. Tak jest. Od razu dwie nasze. Już idzie Rosie jakaś. Szybciutko. Z jednej i z drugiej strony. Uciekaj. Okej. Dobrze. Dobra, nie ma chyba sensu. Ale go nie myją. Musimy ją wyjaśnić. Z niej Power Cube będzie. Dobra. O, takie koło robimy teraz, ale dobra. To ty idź górą, ja dołem. Dobra, idę górą. Oni są dwie na drugim. Kurde, będzie ciężko. No, troszeczkę. Ajajaj, tutaj Rico jest z tą. Rico z Rosie. Kurczę. Dobra. Uważaj, ult od ze strony Rico. Schowaj się w krzaki na razie. Czekaj. Łop. Jeszcze raz. Łop. I teraz, proszę państwa. Przyciągnij go, błagam cię, zrób to dla mnie. Nie trafiłeś. Nie trafiłeś. Oj, stary. Leży. Tak. Rikoszet, ja twoich ciosów nie czuję! Yeah! Dawaj, chowaj się, no. Jest 4, jest dobrze, to może się udać. Wielkie starcie. Masz ulta? Nie mam. Czekaj, będę ich baitować może. Dobra, baity. O nie, 9. O kurcze. Czekaj, będę ich baitował, O, dwie dziewiątki? Dobra. Tak! Leży na 9! Na razie uciekam, mam 8, spokojnie. Nie przyciągaj go do siebie! Wariacie ty! Wiesz co, chciałem go, wiesz co, tak. No chciałem tak zbejtować. Ty dojeżdżamy, mamy 8, dawaj! Ale mamy, no, ale teraz się zrespi kolejnego ziomek. O nie. Spokojnie, jest odporny, ale jest słaby dla mnie jeszcze. Bomba. I teraz! Yoshi! Prawie, żeś przyciągnął! Bomba! Nie, dawaj! Strzelaj! Tak! Ej! Piękna gra! Ale żeśmy to porobili, stary, chłopie. Ale porobiliśmy. 200 IQ, łapeczkę w górę za tą gierkę. Pogczampik, super! Łapeczkę w górę. Okej, moi drodzy, lecimy z kolejnym meczem. Dwie skrzynki na dole, czy coś jest po prawej, po lewej? Nie ma. Ja prawo, ty lewo, nie? Dobra. Oho, chłopy lecą. Penny Stone, dobra. Dobra, i Penny... Bije! Co to jest? Jezu, news, znowu coś mi na monitorze wyskoczyło. Jak za dużo klikam przycisk myszy, nie wiem, jakoś... Dobra, bez sensu. Dobra, dawaj! Idealnie. To było takie zagranie, okej, ale chodź tutaj, nie podjeżdżaj. Bo ty masz tylko 3k HP, a oni mają po 6k. Myślałem, że leżysz. Leżysz? Nie. Wyjaśniłeś. Masz kryształy. Raz, dwa. Wyjaśniłem kolejnych, cyk. Proszę bardzo. Aż tak idziesz z tym Jinem? Miałeś nie grać tą dobrze postacią. Powiedz, kiedy ulta nabijesz. I go przyciągnij mi tu któregoś. Poczekaj. Niech ktoś stanie, żebyś nie misnął, że to było wszystko... Masz zasięg jak coś taki, czy za blisko? Znaczy, wiesz co, mam do tych krzaków tutaj. Dobra, to chodźmy, bo i tak musimy uciekać, będzie strefka. Chodźcie, no. Tu jest Boo. Bije się z jakąś... Rosie. Dobra. Nie, spokojnie. Tego Boo bym wolał niż tych, te Rosie. Dawaj go. Oj. No to drugą zapało, ale i tak było okej. Okej. Bombeczka, dziękuję. Okay. Dobra, poczekaj, z tym się bawimy. Bawimy się z nim, masz ulta. Dobra, mam. Musi to wyjść perfekcyjnie, jak książka pisze. Gdzie on jest? Tu w krzaczkach. Oj, ale zmisowałem. No to dobra, nabij sobie teraz ulta. Oni mają po jeden, więc easy. Nabij sobie ulcika. Nabiję sobie alta, nabiję sobie ultimate'a. Tak, ja ją podjadę. Okej, okay, no spokojnie. I teraz przyciągnij go do mnie. Come on, baby! Piękna gierka! Pięknie! Jeżeli ktoś to kochacie, zostawcie łapeczkę, serio, ej. To jest taka taktyka, że jest koniec świata. No najlepsza, naprawdę. Tylko trzeba wyczuć. No i komunikacja głosowa musi być obowiązkowo.
Okej, moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście odwiedźcie również kanał Yoshihito Mayoshi, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Ja ci dziękuję, Yoshi. Mega zabawa. Dziękuję bardzo. Mamy porówno 30 pucharków. A jeżeli chcecie więcej odcinków z Yoshi, napiszcie w komentarzu, jakie duo dla nas przewidujecie, a my z pewnością coś nagramy. Trzymajcie się. Tak. Cześć. Cześć.